W według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie. Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać. Lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam. Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Oto słowo Pańskie. Aż z Jerozolimy sprowadzono specjalistów, którzy znali się na Słowie Bożym, bo byli uczonymi w piśmie, w piśmie świętym, byli znakomitymi biblistami, wiedzieli jak interpretować pismo święte. I kiedy zaproszono ich, żeby sprawdzili, co Pan Jezus robi, od razu już mieli złe na Niego nastawienie, złe oko. Dostrzegali coś, czego nie było. Interpretowali na opak, odwrotnie. Szatan wykorzystał ich pychę, ich uczoność. Ich to zgubiło, ponieważ zamiast zbadać rzeczywiście to, co Chrystus czynił, oni już ze swoją złą wolą, ze swoim złym nastawieniem zaczęli postrzegać rzeczywistość i go, ją odwrotnie interpretować, według swoich już uprzedzeń. Zamiast widzieć w tym działanie Ducha Świętego, że złe duchy są poddane, gromione, uwalniani spod panowania złych duchów, opętani, są już zdrowi, no to nie mogli zaprzeczyć, że ludzie wracają do zdrowia. Więc ten fakt zinterpretowali tak, aby był dla nich odpowiedni. To znaczy, żeby nie musieli słuchać Jezusa, żeby nie musieli się nawracać. W niedzielę słyszeliśmy, pan Jezus przyszedł do Galilei, do Galilei Pogan i mówił: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Uczeni w piśmie, to i mnie też grozi, ale też tym, którzy studiują Pismo Święte, biblistom, teologom. Mogą być już tak pewni siebie, pewni swoich racji, że kiedy będzie mówił sam Chrystus, możemy Jego słowa, zamiast przyjmować, możemy je tak interpretować, że będziemy nimi żonglować. I zamiast żyć Ewangelią, możemy z, żyć z Ewangelii. Ci uczeni w piśmie to prawdopodobnie byli ludzie, Zamożni, poważani i właśnie żyli z interpretacji słowa Bożego. Natomiast kiedy słowo wcielone stało się ciałem, stało się człowiekiem o imieniu Jezus, które stało się Chrystusem, czyli Mesjaszem, i zaczęło przemawiać dosłownie i domagać się zmiany życia, o nie, nie, to my słowo dostosujemy do naszego życia. Tak, żeby ono nam odpowiadało, żeby było miłe. A więc tak zinterpretujmy Słowo Boże, żeby pasowało do naszego grzesznego życia. Zobaczmy, czy dzisiaj nie ma takich uczonych w piśmie, którzy zamiast słuchać Słowa Bożego, nawracać się, czyli zmieniać swoje myślenie i naśladować Chrystusa, wejść w Jego ślady, być wiernym Mu, to dokonujemy, współcześni ludzie, my właśnie, czegoś takiego jak reinterpretacji Słowa Bożego po to, żeby ono nie tyle nas zmieniało, co żebyśmy my trochę majstrowali przy tym Słowie, żeby ono nas nie bolało, nie dotykało, nie powodowało, że będzie jakiś niepokój serca, który spowoduje, że pójdziemy do spowiedzi, że nie będzie nas motywować do zmiany życia, gdzie wszyscy jesteśmy dobrzy dla siebie, po co w ogóle iść do spowiedzi? A jak pójdę, to nawet tak po to, żeby się tylko sumienie uspokoiło, bo czasem mi przeszkadza w spokojnym życiu. To jest niebezpieczeństwo ludzi bardzo inteligentnych, którzy zamiast się nawracać, używają swojej inteligencji do tego, aby uzasadniać swoje grzeszne życie i nazywać grzech normalnym życiem. Bo bez przesady, rozwodnicy, ci, którzy żyją bez ślubu, w konkubinacie, no przecież oni się kochają, nic złego sobie nie robią, no dlaczego by im nie ucielić Komunii Świętej? No jeżeli łaski uświęcającej nie ma, no to przecież wiadomo, że nie można iść do Komunii Świętej. To jest oczywiste, a jednak diabeł potrafi w głowach inteligentnych ludzi poprzewracać. Zobaczmy, co dzieje się, kiedy Pan Jezus słyszy takie straszne rzeczy. Ma Belzebuba. Belzebub znaczy dosłownie władca much. Też się zastanawiam, dlaczego jeden z rysunkowych seriali właśnie tak został nazwany. Władca much. A może lepiej nazwać w ogóle Belzebub. Władca much, władca złych duchów, te złe duchy krążą jak te muchy, próbują nas urządlić czy wypić krew, z życie zabrać. Dlaczego tak został zinterpretowany Pan Jezus? Bo są na świecie szamani, którzy nie wyrzucają złych duchów, ale je przekupują, czyli dają jakieś ofiary, składają jakieś formy ofiarowania, na przykład duszy. Żeby ciało nie było dręczone, to ofiarujmy duszę. I wtedy ten człowiek się uspokaja. Różne formy szamanizmu, czarowników, szczególnie w Afryce jest dużo, ale i współcześnie pojawiają się tak zwani świeccy egzorcyści, którzy tak naprawdę egzorcystami nie są. Rzeczywiście... Można nie tyle wyrzucić złego ducha, co spowoduje, że on nie będzie tak bardzo dręczył tę osobę, ale to nie jest wyrzucanie złych duchów to nie jest pokonywanie ich, to jest po prostu transakcja, Prze z przekupienie. I czasem kończy się to jeszcze większym zniewoleniem, przez to, że człowiek nie może pojednać się z Bogiem. Musi wtedy zupełnie poprzerywać wszelkie więzi. Czasem tak jest, że kiedy człowiek jest dręczony przez złego ducha i odczuwa ten człowiek cierpienie z tego powodu, ma większą motywację, żeby się nawracać. W gorszej sytuacji, o tym opisywał na przykład Gabriel Amort, jest tak zwane doskonałe opętanie, gdzie człowiek się świetnie czuje, będąc opętanym i nie chce wcale żadnych modlitw o uwolnienie, o egzorcyzmów. Czuje się Napełniony jakoś mocą, ma jakieś energię, czuje, że ma władzę. Oczywiście ta energia go niszczy, zabiera mu sens życia, radość, on się tylko cieszy ze zła. Smuci się, jak czyjeś, pojawia się czyjeś y, szczęście, miłość, nie, nie rozumie tego. Ale to jest właśnie cena przebywania z demonami. Pan Jezus mówi później tak zwaną apologię, czyli dokonuje obrony własnej osoby. I obrony Ducha Świętego. Jak to czyni? Pokazuje bezsens takiej logiki, że szatan sam ze sobą jest skłócony, złe duchy ze sobą walczą, szatan z Belzebubem bez sensu. To jest królestwo świetnie zorganizowane, ale one ze sobą, te duchy współpracujące w tym złu, nie walczą. One się jednoczą. To tak jak mafia bardzo mocno ze sobą schierarchizowana. i żeby pokonać, to rzeczywiście musi przyjść mocarz, mocarz, który zwiąże złe moce, zwiąże tego mocarza i zabierze mu wszystkich, których ukradł. Zły duch kradnie dusze ludzkie. Pan Jezus przyszedł po to, żeby zniweczyć dzieła diabła, zabrać te dusze z jego szpon, pokonuje go na krzyżu, umiera za niego. I taki ktoś jest nazwany opętanym. Jakie to jest demoniczne, prawda? Odkręcanie, zamienianie prawdy na fałsz. Dlatego zły duch jest często pokazywany jako wąż. Wąż, który ma język rozdwojony. Czyli co? Tak znaczy nie, nie znaczy tak. Prawda znaczy fałsz, a fałsz znaczy yy, prawdę. Trochę to jest podobne do tego, co Marcin Luther mówił, że zanim prawda stała się prawdą, wcześniej była kłamstwem. Zamiast, zanim Bóg stał się Bogiem, był diabłem. Czy to nie jest podobne do tych uczonych w piśmie? On też był uczony w piśmie. On mówił sola scriptura, sola scriptura. Czy to nie jest czasem grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Nazywać Ducha Świętego Belzebubem albo mu się sprzeciwiać? Jak można się sprzeciwiać Duchowi Świętemu? Których grzechów nie można odpuścić w sakramencie pokuty i pojednania? No takich, których człowiek nie chce wyznać. Nie chce się przyznać do swojego grzechu. Bo Duch Święty przychodzi po to, żeby przekonać człowieka o grzechu, a zamknięcie się na Ducha Świętego. Powoduje, że człowiek nie może otrzymać rozgrzeszenia. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Człowiek, który gdyby się otworzył, to ze wszystkich grzechów może zostać rozgrzeszony, ale jeżeli się nie otworzy, to jak może być rozgrzeszony? Będzie to grzech wieczny, który prowadzi do potępienia. Pan Jezus nie jest tym, który nas łatwymi słowami głaszczę. Czasem właśnie uderzy jak kijem. Kijem, który ma nas przebudzić. Po to, żeby czasem wypędzić tych przekupniów ze świątyni. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Duch Święty może być obrażany, zasmucany, bo jest osobą. Może być wypraszany, wypędzany z naszej świątyni, którą jest nasze ciało, przez grzechy. Możemy w ten sposób zasmucać Ducha Świętego. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to mogą być takie dwie skrajności. Z jednej skrajności, że człowiek nie wierzy w Boże Miłosierdzie i się zamyka, nie chce się spowiadać. A z drugiej strony człowiek, tak jak Marcin Luther postanowił, że jeszcze jaki tu wymyśleć grzech, żeby dokuczyć szatanowi. Czyli zuchwale grzeszyć, licząc na to, że Bóg i tak przecież przebaczy. To też jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo ja się nie nawracam, bo ja nie chcę oderwać się od grzechu, bo ten grzech mi się podoba i chcę go dalej popełniać. A idę do spowiedzi tylko dlatego, żeby mieć spokój sumienia, a nie żeby się nawracać. Dlatego tak ważne jest, żeby prosić Boga o dobrą spowiedź, o dobry. też o dobrego spowiednika, żeby nie trafić na jakiegoś człowieka, który jest też tylko człowiekiem. Może być zmęczony czy niespokojny. Może Poranić, dlatego też modlimy się ze spowiedników. Dobrze mieć stałego spowiednika. I prosić o taki szczery żal za grzechy. Szczery żal za grzechy. Czasem mówimy o Duchu Świętym, że daje dar łez. Jeżeli ktoś naprawdę z całego serca żałuje, to nie chce wracać do grzechu. Ale jeżeli nie żałuje, przyzwyczaił się do niego, to powinien prosić o ten dar łez. Bo to jest jedna z form. Uzdrowienia, odklejenia się od tej drugiej natury, którą stał się grzech. Takim zerwaniem ze złym duchem. Poprzez ten grzech jakoś człowiek przy, przy, przylgnął do złego ducha, dlatego potrzeba takiej decyzji, woli. Ja nie chcę grzeszyć. I takie ciągłe prośby o miłosierdzie. Pan Jezu zmił się nade mną grzesznikiem. Pan Jezu, Chryste, Synu Boga, żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. To jest piękna modlitwa, która w pewnym momencie może doprowadzić nawet do tego, że nabieramy wstrętu do grzechu, bo grzech, na, który, na którego nie mamy czasu, no zanika. Natomiast diabeł przychodzi do osób wtedy, kiedy te osoby nie mają nic do roboty. Lenią się. Lenictwo jest wylęgarnią różnych grzechów diabeł Boże doskonali wtedy doskonale kusić. Ale kiedy jesteśmy zajęci czynieniem dobra, słuchaniem słowa, odwiedzaniem ludzi, czynieniem jakiejś dobrej dobrych dzieł, to to dobro, kiedy jest czynione przez nas, żyjemy tym dobrem, jesteśmy tak zmęczeni może też czynieniem dobra, że nam po prostu zaczyna się nie chcieć czynić zła. Ale to jest też dar. Matka Teresa z Kalkuty, kiedy była zmęczona, to wcale nie mówiła dobrych słów, nie miała energii, siły, nie miała mocy ducha. Wtedy się szybko irytowała. Dlatego też oprócz tego e, ciężkiego zmęczenia, warto pomyśleć jednak o regeneracji sił. I te, ta regeneracja sił nie może wyglądać właśnie jako. Niedziałanie, lenistwo nie wiem, przed komputerem, czy przed telewizorem, czy w ogóle takie leżenie i nierobienie nic. Ale może właśnie tak jak ona to robiła. Szła przed Najświętszy Sakrament. Odpoczywała, nic nie mówiła, nic nie czyniła. Nabierała mocy. Adorowała Pana Jezusa po to, żeby mieć siłę i moc dostrzec w drugim człowieku. Nie tak jak ci uczyni w piśmie, że jest opętany, że to jest zły duch, przez niego przemawia, że to jest zły człowiek. Nie. A może właśnie ten człowiek jest poraniony i przez niego, przez jego krzyk możemy usłyszeć też ból Chrystusa ukrzyżowanego. Oj, rozgadałem się. Wybaczcie, za dużo mówiłem. Niech nas wspiera matka Teresa z Kalkuty błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, święty Stanisław Kostka. Niech nas uczą właśnie takiego przeciwstawiania się złym mocom i żebyśmy się nie dali zwyciężyć złu, lecz zło, dobrem zwyciężali. I niech w tym wszystkim będzie uwielbiony Chrystus. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.